Dziś film na temat pośladków. Zwykle jak rozmawiam z kobietami na temat pośladków, z kobietami, które chcą poprawić wielkość, jędrność, kształty swoich pośladków, zwykle takie kobiety mówią mi, że próbowały tysiące sposobów i dalej nie widzą efektów. No i ja się pytam, co to były za sposoby. I głównie mówią tak, że to było jakieś 100 przysiadów dziennie przez miesiąc, jakieś dziwne challenge, nie wiem, 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz, jakieś przeskoki, wyskoki, naskoki, po 1500, 1900 razy. Jeszcze w ćwiczeniach, które nie angażują tego pośladka w pełnym zakresie jego ruchu. Praktycznie w tych ćwiczeniach, które mi pokazywały, to tam ledwo co pracuje ten pośladek. No więc z takich ćwiczeń efektów nie będzie. Takie ćwiczenia bardziej możecie sobie zaliczyć do treningu cardio, czyli treningu, gdzie bardziej pracujecie nad swoją kondycją, wytrzymałością. A jeśli chcecie mieć prawdziwe efekty, chcecie naprawdę kształtować wasze pośladki, to przede wszystkim musicie zabrać się za trening siłowy. Druga sprawa. Musicie z czasem progresować w tym treningu, czyli dodawać jakieś powtórzenia, obciążenia, czy to w postaci hantli, sztangi, czy jakichś gum oporowych, jakieś dodawać sobie serii. Można progresować na różny sposób. Trzecia sprawa. Musicie trenować blisko upadku mięśniowego. Czyli ostatnie powtórzenie, jakie zrobicie, musi być bardzo blisko tego powtórzenia, które już nie zrobicie z odpowiednią techniką. Czwarta sprawa. Musicie czuć pośladek podczas ćwiczeń. Czyli nie macie czuć bardziej uda, mięśni ud, tylko pośladki. Kolejna sprawa. Musicie wykorzystywać ten mięsień pośladkowy w jak największym jego zakresie ruchu. Celować w ćwiczenia, które właśnie głównie będą na pośladek, czyli jakiś na przykład martwy ciąg jednonóż, czy na przykład hip thrusty lub wchodzenie na skrzynię. Musicie również pamiętać o regeneracji. Czyli nie trenować codziennie pośladków, tylko dać im tam przerwę, żeby się zregenerowały, nadbudowały. Nie trenować codziennie, tylko na przykład co 2 dni albo 3 razy w tygodniu. Więc nie tysiące przysiadów, nie przeskoki, naskoki, wyskoki, tylko trening siłowy, odpowiednia regeneracja, ćwiczenia, progresja i efekty będą. Tyle na dzisiaj, mordeczki. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. Jeśli macie pytania co do tego filmu, zostawcie w komentarzach lub jeśli macie jakiś inny temat, to również zostawcie w komentarzu. Pozdro, Albatros.